Kinga Marciniak, dobry wieczór. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Do kraju napływa ciepłe i wilgotne powietrze, czyli wartości na termometrach będą jak na tę porę roku wysokie, a wilgoć sprawi, że chmury będą się wypiętrzać, przyniosą deszcz oraz zachmurzenie całkowite w wielu miejscach w Polsce. I tak już nocą dominować będą opady oraz mocno zachmurzone niebo i silne podmuchy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Termometry pokażą od 3 stopni na północnym wschodzie do 6 stopni na zachodzie naszego kraju. W regionie również wietrznie oraz deszczowo, na termometrach w większości miast 4 stopnie na plusie, jedynie na krańcach zachodnich 1 stopień więcej. Od czwartku będzie robiło się z dnia na dzień coraz chłodniej. Jutro na termometrach od 3 stopni w Białymstoku do 7, między innymi w Szczecinie czy w Poznaniu. Dokuczać nam będzie jeszcze silny wiatr oraz opady deszczu. W województwie łódzkim strefa dużego zachmurzenia. Wychodząc z domu warto pamiętać o parasolach, ponieważ będzie deszczowo, a jeżeli chodzi o przejaśnienia, na nie jest naprawdę bardzo, bardzo mała szansa. W tym najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 stopni. Na barometrach 990 hektopaskali, ciśnienie powoli rośnie, warunki biometeo niekorzystne. W kolejnych dniach w pogodzie za wiele się nie zmieni. Strefa frontów dalej nad naszym krajem. Na termometrach do 5 stopni na plusie, noce chłodniejsze z temperaturą do 1 stopnia powyżej zera. Dziękuję uprzejmie za uwagę, dobrego, spokojnego wieczoru. Dobranoc.